No tak, 20 minut pakowania i my już jesteśmy gotowi. Tomek wyjeżdża, lecimy. Wielkopolska, witamy. Tomek, a paliwo mamy? Siema. Siema. Siema, co jest spóźnialscy? No, o której to się miało być? My śniadanie jedliśmy. O tej godzinie? Mówię, to firma remontowa. Siema. No, we własnej osobie firma a co, remontowa. To? Opa. Co za pierda? 140. Ale mała. A, bo kół nie ma. No. A to? 125. To dla ciebie. Dla mnie? No. Za mało. Ty lubisz Kajo, nie? Lubię. Kajo jest w porządku. No. No 125. Tu masz taki wiesz. 250 to była za mocna, to patrz. Gdzie tam mocna? A tu ta czwórka twoja. O. A tu ta dwójka. Mała. No mała. Ale mała, ale nie taka mała. Kurde. Co wy się tak spóźniacie? Ty, gdzie jedziemy? No nie wiem, gdzieś jedziemy. No gdzie jedziemy? Gdzieś indziej. Do Jerego jedziemy? Gdzie indziej? No możemy jechać. Kuba, do Jerego? No chyba tak. Fajne. Widzę, Tomek, spodobał ci się biznes motocyklowy. Tak, to jest kamionka fajna, jej widzę mi się. Ale podoba. Tam jest jeszcze kilka jeszcze. Gdzie? Gdzie jest kilka jeszcze? Co ty? Jest! Sprzęty wystawiłem, to już wiesz, czym pojedziemy. No już widziałem. Dwa na jazdę tylko jeszcze bierz. My, Kuba, idziemy po ciuchy, nie przebieramy się tu, bierzemy ciuchy z sobą. Tam będziemy się przebierać. Okej, okay. No. No. Widzicie, tak to zawsze trzeba zarządzić, żeby wszystko miało ręce i nogi. Chodź, idziemy po sprzęty i się pakujemy i jedziemy. Tylko busem cofnę. Kuba? Kaski! Kaski. Nie masz kask na dole? Tak, ja mam kask na dole. Rękawiczki do kasku. Dobra. Buzer, spodnie, patrz. Ile tu masz tutaj do ładowania? U nas z rana zawsze zamieszanie, słuchajcie, nie wiadomo nawet jak tu przyjedziemy, gdzie my w ogóle jedziemy. Trzeba to wszystko ustalać, jak już się spotkamy. Takie modele z nas. Tomek, motory. Tak. To czemu tu dajesz ten najazd? Bo sobie przygotowałem jeden, a tam będę na siebie. Aha. Trzymaj. Dobra. Nawijaj. Okej. Okay. Siema, siema. Dzisiaj jedziemy na miejscówkę nową. Do Jerego. Co przygotowałeś? No, a najazd musi na motor być. No jest. Aha, dobra. nie zajarzyłem, wiesz? Aha. Myślałem, że bokiem trzeba wjechać. A to przecież można bokiem... Cebula odjeżdża, a beta wjeżdża. W końcu beta, nie? No. Cebula. I beta. Uważajcie, żeby tu... Koło chyba było bardziej skrócone. Uważajcie. O, coś takiego, nie? No. I tu huskwarna wchodziła tyłem i tam no. Więc tak, pakujemy się, jedziemy na nową miejscówkę. Na nową miejscówkę i w ogóle na nową i będzie fajnie. Zupełnie. Wielkopolska by się. Lucek, nie? No. Lucyfer, chodź Kuba, chodź. Bo cię przejedzie. Dobra. Co, ciężka Tomka? Nie. Już się przyzwyczaiłeś? No. Jest to, co zawsze ciężkie dla mnie było, ale już się przyzwyczaiłem. Okej. Okay. Równo gaz do przodu, bez hamowania. Lucek to jest. Coś dobra. Czasu, ale nie wiem co. Elo! Elo! Dobrze, że poczekałeś za mną, byku. Ale ja nie prowadzę. No, to jest majster już. Majster, ty szofer frędziarzu. A gdzie my jedziemy? Na Wielkopolskę. Wrócił człowiek od live'u, będzie live cały dzień. No. Tomek, a paliwo mamy? Jeszcze starczy. Do kiedy? Na ile kilasów? Przy tej jeździe, jak jadę, no to
na miejsce dojedziemy. Aha. Dzięki, Miłosz. Jeszcze niedużo nam zostało, jakieś niecałe 15 kilasów. Wjeżdżamy w lasy, fajne tereny tutaj widzę są. Nawet jak ktoś nie ma jakiejś wirowni, to i tutaj można fajnie poupalać. Skórki, lasy, mega sprawa. Słuchajcie, czyli jakie zadanie dzisiaj przed nami? Co mamy robić? Mamy dobrze jeździć, dobrze się bawić. Enduro. Jesteśmy na miejscu, idziemy się przywitać. O, Gajo. Nowa miejscówka, nowy teren. Siema. Siema. Uuu, my się znamy. Dobry. Siema. Witamy u nas. Siema. No. Siema. Dzień dobry. Siema. Siema. Dzień dobry. Zobaczymy. A my się widzieliśmy, tak? Witaliśmy? Tak? Tak. Dobra. Dziś? To wyciągamy, czy czekamy? No to jak? Wyciągamy. To też jeździ, bo tutaj ogólnie przerabiali ostatnio. Widzieliśmy tutaj. Płodzi. Bo tu będzie płatne. Żwirownia? No. O. Ale no będzie płatna... Tu masz ten, jakimś... zasypany bandę taką. Z biegiem czasu, nie? Chyba, bo tu ktoś to wykupił. Aha. Ale pozwalają jeździć, nie? Aha. I tor będzie robił, czy jak? No, jeszcze nie byliśmy po tej przeróbce, jak to wygląda. Zaraz wjedziemy, nie? A to jest tamta dziura ta? Czy to jest jakaś inna? Kajosek już lata. CD odpalona. Kuba jeszcze się ubiera. Pomóc ci? O, no. Dobra, pomogę ci. No to czy... Aldryka jest chyba. Podkwarna. Tam się zniszcza? Dobra. Już. Ceber. Siema, Ceber. Siema. Z live'ów cię kojarzę. LTZ? No, 400? A da się przejechać? Spoko. A? Jak długo ma ją? No, drugi rok będzie leciał. Jak się sprawuje? Super. Robiłeś coś przy niej? Nie. Nie? Nie. A odcinkę robisz?
Do odcinki dajesz, czy nie? Nie. Lubi odcinka, czy nie? Czasem. A który to rok jest? Siódmy. Czyli o rok młodsza od mojego Raptora. A jakie ty masz te A to Kuba tak zapitala tym? Kuba. No głupią? A ty co? No co? Do wkładać mnie torbatę przyjechałem! No to nie od nowo. Tu masz co, kondonierkę? O, to... Na dziewczyny? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.